No dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Przychodzę do Was z kolejnym czytaniem z cyklu Wybierz kartę. Myślę, że taka sytuacja już zostanie na moim kanale, bo troszeczkę mi się to spodobało. Także co miesiąc będę wrzucać dla Was tego typu czytanka. To jest czytanie na czerwiec z cyklu Nowa Miłość, czyli kto idzie w Twoją stronę. Nowa Miłość, czyli żadnych eksów, żadnych wracaczy. Zrobię osobne czytanie dla singli i tam będziemy uwzględniać ewentualne osoby wracające. To jest czytanie tylko i wyłącznie na nową miłość, na nową osobę, kochani. Także, macie do wyboru trzy grupy. Grupa numer jeden, Talia Lightseer Starout i ten śliczny misiaczek z serduszkiem. Talia numer dwa, Witchy Starout i nasz kociamberek zezowaty. I talia numer 3, Everyday Witch Tarot i nasza śliczna, srebrna sówka. Także, kochani, zastanówcie się, która grupa najbardziej do Was przemawia. Oczywiście będziemy sobie dokładać karty Romance Angels i moje karteczki o wyglądzie, cechach charakteru i ewentualnie, gdzie możecie poznać tą osobę. Także zobaczymy. Mam nadzieję, że wybrane. Grupa numer 1, grupa numer 2, grupa numer 3. A ja przechodzę do grupy numer 1. Zrobimy sobie bez przerw. Czasóweczka będzie oczywiście w opisie pod filmem. Tak, żebyście mogli łatwo przeskoczyć do kolejnej grupy. Dobra. Dzień dobry, grupa numer 1. Jeżeli wybraliście talię Lightseer Starout i tego ślicznego misiaczka z serduszkiem, no to jest Wasze czytanie, kochani. Misiaczkę odkładamy, talie są przetasowane. Ja je tylko przełożę. I wybierzemy sobie 6 kart a propos osoby, która idzie w Waszą stronę. Mag, cudnie. As mieczy. Dziewiątka mieczy. Czwórka mieczy. Piątka mieczy. I dziesiątka mieczy. Ojojojojoj. No kochani, bardzo mieczowo bym powiedziała. No dobra, jeszcze nasze aniołki, weźmy sobie dwa. Romantic feelings, romantyczne uczucia i trust, zaufanie. Dobra, a czekajcie, czekajcie, bo jeszcze swoich kosteczek nie wyciągnęłam, bo oczywiście przecież będą jeszcze kosteczki. A propos znaków zodiaków i liczb. Dobra. No, kochani, bardzo mieczowo. Także trygon powietrza bardzo mocno się zarysował w Waszym czytaniu. Także może to być bliźnięta waga wodnik, tak na marginesie. No, pojawił nam się tutaj mag. No, widzę, że ta osoba... Po pierwsze, będzie żywić do Was jakieś romantyczne uczucia, ale jednocześnie będzie miała bardzo, ale to bardzo sparo na głowie. Być może jest po jakimś ciężkim rozstaniu, po rozwodzie, po jakimś ciężkim okresie w swoim życiu, z którego właśnie wychodzi. Także jest bardzo dużo jeszcze konfliktów w głowie tej osoby. No ale już jakaś prawda dochodzi na wierzch, tak? Ojejku, aż nie wiem od czego zacząć. Wiecie co, to na pewno nie zacznie się od jakiegoś romansu, od uczuć, od flircików, takich rzeczy. Te uczucia gdzieś tam powoli będą się w Was rodzić, ale kochani, to będzie bardziej taka intelektualna znajomość, oparta na komunikacji, na wsparciu, na wzrastaniu razem, bo mamy tego maga. Ta osoba jest w trakcie jakiejś właśnie transformacji w swoim życiu i nabiera mocy, nabiera odwagi do działania, do jakichś nowych doświadczeń, do nowych związków, do nowych relacji, tak? No, ta osoba na pewno jest bardzo, ale to bardzo inteligentna. No, same miecze praktycznie macie w czytaniu, także inteligencja na pewno kontakt, na pewno będzie bardzo dobry kontakt, jeśli chodzi o rozmowy z tą osobą, będziecie się dobrze dogadywać. No, ale mówię, ta osoba ma jeszcze jakieś nieprzepracowane sprawy, kochani, którymi musi się zająć, zanim się zaangażuje w kolejny związek. Być może jest właśnie po rozstaniu. Czwórka mieczy jest w trakcie leczenia swojego serduszka po jakiejś zdradzie, po oszustwie, po jakichś ciężkich sytuacjach w swoim życiu. Na pewno jest jeszcze ogromny konflikt w głowie tej osoby.
Może walczy sama ze sobą, ze swoimi myślami a propos właśnie jeszcze przeszłości. Ta przeszłość wydaje mi się, że ciągnie się jeszcze troszeczkę za tą osobą. Są nieprzespane noce, są zmartwienia, są jakieś problemy. Także wydaje mi się, że tu jest kwestia po prostu dania sobie przestrzeni. Jeżeli będziecie postrzegać tą osobę jako potencjalnego przyszłego partnera, partnerkę, albo po prostu znajomość, tak, przyjaciela, przyjaciółkę, no to kochani, zaufajcie po prostu sobie nawzajem, bo ta sytuacja wymaga, żeby mieć właśnie tą wiarę w lepsze jutro, w przyszłość, tak? Bo tutaj możecie tworzyć coś fajnego, będziecie mogli tworzyć coś fajnego, ale ta osoba po prostu musi przejść pewien cykl, ukończyć pewien cykl. No ale widzicie, to jest fajne, bo tu jest początek, tak? Czyli ta osoba nabiera mocy. Będą jeszcze pewne przyprawy, będzie jakaś iluminacja, oświecenie, jakaś prawda, którą ta osoba sobie uświadomi. Być może a propos was, ale będą jeszcze jakieś sytuacje z przeszłości, które ciągną się za tą osobą i będzie musiała je wewnętrznie po prostu przepracować, zanim się otworzy. No ale końcówka jest super, bo mamy tutaj tą dziesiątkę mieczy. Czyli jeśli dacie przestrzeń tej osobie, podejrzewam, że to wszystko może się wyklarować właśnie na koniec czerwca, to dziesiątka mieczy symbolizuje, że ta osoba odchodzi od swoich zmartwień, odchodzi od problemów i idzie w stronę słońca, idzie w stronę was. Jest gotowa zaryzykować od początku, jest gotowa zaryzykować od nowa wprowadzić w swoje życie tą drugą osobę, tak? Także dajcie sobie przestrzeń, po prostu dajcie sobie przestrzeń, zaufajcie, że będzie dobrze, bo są te romantyczne uczucia, kochani. No dobra, w sumie tutaj nie mam wam więcej nic do powiedzenia, więc bardzo szybki rozkład. Tak jak mówię, ta osoba z problemami, na pewno będzie osoba z problemami po prostu, z jakimiś swoimi demonami z przeszłości, z którymi musi jeszcze po prostu powalczyć, zanim pójdzie w nową drogę. Dobra, zobaczmy, jeśli chodzi o wygląd tej osoby, która idzie w waszą stronę. Blondyn, blondynka, bardzo wysoki, bardzo wysoka może być ta osoba. Zielone oczy, fajnie. Długie włosy, także jeśli to kobieta, to może mieć naprawdę bardzo długie włosy. Jeśli mężczyzna, no to może mieć takie dłuższe, tak jak na przykład ten pan tutaj na zdjęciu. No, też blondyn, jak najbardziej. Więc pasuje. Czekajcie, bo coś tu nam się odwróciło. Proste włosy i krągła, tak? Że ta osoba może mieć jakieś krągłości, jeśli to kobieta, to będzie miała ładne kształty, tak? Jeżeli mężczyzna, no to może mieć tam leciutki brzuszek czy coś w tym stylu, kochani. Także tak wygląda ta osoba. Teraz zobaczmy cechy tej osoby. Cechy charakteru. Tu są i wady, i zalety, także miejcie to na uwadze, bardzo was proszę. Łagodny. Och, cudnie. Taka duża łagodność ze strony tej osoby. Mądry. To wyszło w tych mieczach. Ta osoba jest bardzo, ale to bardzo mądra. I podejrzewam, że ta mądrość nie wynika tylko i wyłącznie z nauki, ale również właśnie z doświadczeń, które ta osoba miała w swoim życiu. Odpowiedzialny. Miły. I cierpliwy. Piękne cechy. Naprawdę, nie wyszła wam żadna wada. Może ta osoba nie ma wad. Dobra, i co? Zobaczmy, gdzie możecie ewentualnie poznać tą osobę. Relaks. Podczas jakiejś sytuacji relaksowej. W jakimś spa, w parku, w lesie, nad wodą. Gdzieś, gdzie będziecie sami odpoczywać i ta osoba będzie odpoczywać. Może w jakimś kinie albo coś takiego. W zależności, gdzie tam lubicie się relaksować, kochani, to tam możecie poznać tą osobę. Ale też na jakiejś imprezce. Także to może być znajomy znajomych, albo teraz już pomału wszystko się otwiera, to może gdzieś poznacie się na mieście. Podczas jakiegoś balu, może jakiegoś wesela, podczas jakiejś imprezki, tak? O, i spotkanie rodzinne, także zdecydowanie może to być jakieś wesele, kochani, gdzie się poznacie, albo jakieś, nie wiem, teraz jeszcze z komunii, albo jakieś innych tego typu imprez, chrzciny, cokolwiek i z tej drugiej strony, powiedzmy z tej rodziny drugiej strony, tak, poznacie kogoś takiego fajnego, albo gdzieś, powiedzmy, jak będziecie jechać na jakieś spotkanie rodzinne, też tak może być, na jakimś wyjeździe rodzinnym, coś w tym stylu, także tutaj możecie poznać po prostu tą osobę. Dobra, zobaczmy liczby charakterystyczne, coś co może być ważne, to może być dzień, to może być liczba dni, za ile poznacie tą osobę, to może być różnica wieku, to może być, nie wiem, adres, część numeru telefonu, cokolwiek. 12. 7.
4. Mhm. I zobaczmy jeszcze znaki zodiaku. Waga. Panna. I rak. Dobra. To jest, kochani, wasze czytanie. Mam nadzieję, że się podobało. Także zaufajcie, że będzie dobrze. Tylko dajcie sobie po prostu przestrzeń, nie naciskajcie. Dobra, to ja to zbieram, kochani, i przechodzimy zaraz do grupy numer 2. Tylko pozbieram sobie karcioszki swoje. Przytasuję sobie tylko karty. Dzień dobry, witam Was serdecznie, grupo numer 2. Jeżeli wybraliście talię Witches Tarot i naszego zozowatego, kochanego kociamberka, no to jest Wasze czytanie z cyklu Kto nowy idzie w Waszą stronę? Talia jest już przetasowana, ja ją tylko przełożę. No i zobaczymy, kto tu ciekawy zmiesza do naszych dwójeczek. Wybierzemy sobie 6 kart. Umiarkowanie, bardzo ładnie. 9 mieczy. 3 buław, 5 buław, wisielec i as buław. No, no, no. Kochani, jeszcze wybierzemy sobie nasze 2 aniołki. Uważaj na czerwone flagi. Miej otwarty umysł, keep an open mind. No, okej, okay, kochani. Widzę, że tu musicie uważać na czerwone flagi, bo ta osoba może być taka w przód, w tył, w przód, w tył. Wiecie, o co chodzi. Z jednej strony chce, z drugiej strony nie chce. Co się blokuje, bo tak widzę, że tak, tutaj umiarkowanie, tu 9 mieczy, tu 3 buław, czyli zatrzymanie. Później paść buław, czyli ruch. Później wisielec, czyli zatrzymanie. I na koniec as buław, czyli znowu ruch. Także ta osoba chyba do końca też sama jeszcze nie wie, czego chce, chociaż jest duża atrakcyjność między wami, bo widzę tutaj tego pazia buław. Oj, dobra. Widzę pazia buław i widzę as buław, także chemia jest na pewno między wami. Ale tutaj aniołki radzą, żeby mieć również otwarty umysł na tą osobę, żeby nie skreślać jej od razu, przyglądać się. Być może jeśli jest coś takiego, co troszeczkę wam na początku nie podpasuje, to tak nie wchodzić w tą relację od razu, tylko tak wszystko cierpliwie, tak jak tutaj to umiarkowanie jest, cierpliwie. No i właśnie, tutaj mamy to umiarkowanie, kochani. Ta osoba na pewno jest bardzo zrównoważona, bardzo cierpliwa i bardzo taka spokojna. Ale właśnie z tym umiarkowaniem i z tymi kartami, co tutaj pojawiają się, kochani, to ta osoba chyba nie do końca wie jeszcze do końca, czego chce. I tak może być raz zimna, raz ciepła, raz zimna, raz ciepła, wiecie, pojawiam się i znikam, także uważajcie po prostu, żeby może nie zaangażować się po prostu za szybko w tą relację, tylko ją obserwować i podchodzić bardziej na luzie, tak? No kochani, ta osoba, jak was pozna, to razem z tym umiarkowaniem powiedziałabym, że będziecie dla niej takim aniołem zesłanym z nieba. Przez to może mieć troszeczkę nieprzespane noce, bo nie będzie wiedziała, co zrobić, jaki ruch wykonać w waszą stronę, bo sama będzie się czuła nieswojo z tego tytułu. Być może wydobędą się jakieś lęki, jakieś strachy z przeszłości, jakieś zranione uczucia z poprzednich związków u tej osoby. Być może 9 mieczy świadczyć też o tym, że ta osoba ma po prostu jakieś takie problemy w swoim życiu w chwili obecnej, którymi musi się zająć i dlatego po prostu pojawia się i znika. Kiedy znika, to zajmuje się po prostu swoimi problemami i rozwiązywaniem pewnych aspektów. No ale kochani, mamy tą 3 buław. Także podejrzewam, że ta osoba bardzo długo czekała na kogoś takiego jak wy, ale jednocześnie w tym momencie może być przyblokowana jakimś strachem, tak? Że to, że was poznała, to jest troszeczkę zbyt piękne, by mogło być możliwe. No i będzie bała się tak jakby od razu wyciągnąć rękę w waszą stronę. Tak będzie troszeczkę na dystans was obserwować, bez jakiejś większej inicjatywy. To przynajmniej na początku, w momencie, kiedy się poznacie. Także od momentu, kiedy się poznacie, do momentu pierwszego kontaktu może troszeczkę minąć. Miejcie ten otwarty umysł. Właśnie zaufajcie, że ta osoba w końcu się odezwie, bo się odezwie, tak?
No i właśnie, tu mamy ten pierwszy odzew, mamy pazia buław, czyli pierwsza wiadomość typu cześć, co słychać, pójdziemy na randkę, mam ochotę się z tobą spotkać. Także będzie zdecydowany kontakt. Podczas tego kontaktu na pewno będzie dużo pasji, dużo pasjonujących rozmów, dużo radości, cieszenie się sobą, dużo takiej pozytywnej energii, podejrzewam. To są buławy, czyli dużo też tej chemii. Napięcie seksualne może być bardzo mocne między wami, kochani. No ale co? No, po tym paziu buław znowu następuje wisielec, czyli ta osoba zostaje w zawieszeniu, tak? Czyli podejrzewam, że od pierwszej randki do drugiej trochę czasu minie. I ta osoba będzie kombinować, o Boże, czy już się mogę odezwać, czy jeszcze się nie mogę odezwać. Także, no mówię, ta osoba może mieć po prostu jakieś nieprzepracowane lęki z przeszłości, z którymi musi sobie poradzić, zanim rozpocznie jakiś nowy etap. No ale kochani, końcówka jest bardzo ładna, bo jednak mamy tego asa buław. Zaczyna się jakiś nowy cykl, nowy początek. Ta osoba jest otwarta na tą pasję między wami. Ta osoba zaczyna dostrzegać słońce, które wychodzi za chmur. Ta osoba przechodzi jakąś na transformację, tak? Może wy pozwalacie ukończyć transformację tej osoby i wyjść z jakichś swoich problemów, z jakiegoś okresu stagnacji i po prostu ruszyć przed siebie z otwartością, że wszystko się pięknie ułoży. Kochani, miłości tu specjalnie jeszcze nie widzę, no ale to jest nowa miłość, także zobaczymy, co z tego będzie. Na pewno będzie ogromna pasja. Na pewno mówię, w łóżku nie będziecie się nudzić, jeśli już w nim wylądujecie. Ale kochani, tutaj uważałabym, żeby po prostu nie wskoczyć za szybko w ten związek, ponieważ ta osoba ma jeszcze jakieś nieprzepracowane sprawy z przeszłości. Jednocześnie miejcie otwarty umysł, bo potencjał jest bardzo fajny, biorąc pod uwagę, że tutaj jest to umiarkowanie, no i ten as buław. Potencjał jak najbardziej jest. Czy na dłuższą relację? Nie wiem, ale na pewno na bardzo fajny romans. Dobra. Zobaczmy, jak ta osoba będzie wyglądać. Jakieś cechy charakterystyczne. Długie włosy. Także jeśli kobieta, to może mieć naprawdę długie włosy. Jeśli mężczyzna, no to będzie miał takie dłuższe, typu jak ten pan, czy tutaj jakieś rozwiana grzywa i te sprawy, tak? Albo po prostu też długie, długie, tak? O, ale może być też łysy pan. Niski, niska, także to do kobiet, jeśli chodzi o mężczyzn, no to może być troszeczkę niższy od Was. Może mieć aparat na zęby, może mieć dwa różne kolory oczu. Och, jak ja to lubię, fajnie by było. Co jeszcze nam wyskoczyło? Zielone oczy i bardzo wysoki, bardzo wysoka. Także podejrzewam, że jeśli chodzi o moich panów, jeśli szukacie kobiety, kobieta będzie niższa od Was. Jeżeli chodzi o moje panie, mężczyzna będzie bardzo wysoki. I tak bym chciała to widzieć. Dobra, cechy charakteru, zobaczmy. Cechy charakteru, zobaczmy. Łagodny, także ta osoba będzie łagodna, to pokazuje to umiarkowanie, że ta osoba będzie taka ciepła, miła właśnie, o, miła właśnie o to chodzi, taka miła, ciepła, łagodna do Was. Jednocześnie będzie bardzo mądra ta osoba, więc no bardzo fajnie. Podejrzewam, że przez przeszłe doświadczenia dużo w życiu gdzieś tam wycierpiała, się nauczyła, no i jest ta mądrość, tak? Być może ta osoba, bo jak wyszło tutaj łysy, to być może, że ta osoba będzie, nie wiem, dużo starsza od Was, tak? Jeszcze jedną kartę poproszę. Ambitny, ambitna. Dobrze, bardzo dobrze. Może właśnie o to chodzi. Jeżeli ta dziewiątka mieczy jest z problemami na przykład jakimiś zawodowymi, to ta osoba będzie skupiać całą swoją uwagę po prostu na pracy w tym momencie. Dlatego też może się do Was nie odzywać w pewnych etapach, bo jest bardzo ambitna i idzie po jakiś swój sukces, żeby osiągnąć po prostu jakiś swój sukces, jakiś cel zawodowy. Dobra, zobaczmy, gdzie możecie poznać tą osobę. Na placu zabaw. Może będziecie tam ze swoimi dziećmi, a może sami jesteście dużymi dziećmi. Ja wiem, że jestem, lubię się czasem pochuśtać. Także gdzieś tam na placu zabaw albo w okolicy placu zabaw. Mamy spacer, także na jakimś spacerze możecie się poznać. I galeria handlowa, także podczas jakichś zakupków, jakiegoś wypadu do galerii handlowej możecie poznać tam tą osobę. Dobra, zobaczmy teraz charakterystyczne liczby. To może być dzień,
tygodnia, dzień miesiąca, tak? Dzień w czerwcu, w którym się poznacie. To może być za ile dni się poznacie. To może być różnica wieku, część numeru telefonu, jakiś adres, cokolwiek, jakakolwiek liczba, która może być charakterystyczna przy poznaniu tej osoby. 12. 3. 11. Dobra. I jeszcze znaki zodiaku. Baran. Byk. I bliźniak. Baran, byk, bliźniak. To są znaki zodiaku, na które możecie natrafić, moje dwójeczki. Dobra, to by było na tyle. Życzę Wam cudownego miesiąca. No i powodzenia, kochani. Bawcie się dobrze. Dziękuję Wam serdecznie. A ja już tylko zbiorę karteczki. Przechodzę do grupy numer 2. Dzień dobry, grupa numer 3. Witam Was bardzo serdecznie. Jeżeli wybraliście talię Everyday Witch Tarot i tą naszą śliczną, srebrną sówkę, no to to jest, kochani, Wasze czytanie na nową miłość w czerwcu 2021. Talia jest przetasowana, ja ją tylko przełożę, wylosuję sobie 6 kart, 2 karty anielskie, no i oczywiście moje magiczne karteczki. Dobra, lecimy. Król Mieczy. Gwiazda. Dziesiątka mieczy. Wieża. Czwórka buław. I siódemka mieczy. Jeszcze aniołki. Pasja. Namiętność. I you deserve love. Zasługujesz na miłość. No dobra. No kochani, cóż ja tu widzę? Mamy króla mieczy, gwiazdę, dziesiątkę mieczy, wieżę, czwórkę buław i siódemkę mieczy. Po pierwsze, z królem mieczy, kochani, ta osoba jest bardzo inteligentna, bardzo wykształcona, bardzo mądra. Być może jest na jakimś stanowisku kierowniczym. No i stawia na komunikację, stawia na intelekt. Nie tylko właśnie pasja, namiętność, wygląd się dla niej liczy, ale również to, co człowiek ma w głowie. Także bardzo fajna, mądra, doświadczona osoba. Może też po jakichś przejściach, kochani, z tego, co tutaj widzę. Może po jakichś przejściach, może po jakichś rozstaniach, ale na pewno bardzo, ale to bardzo mądra. No i kochani, gwiazda, także to może być wodnik. Tu nam się zarysowało, ale znaki zodiaku to na koniec sobie wylosujemy. Ale wodnik mocno w tych pierwszych dwóch kartach nam się zarysował. No ta osoba jest pełna nadziei. Nadziei na uleczenie swojej sytuacji, uleczenie swojego życia. Być może jest bardzo taka ambitna w spełnianiu swoich marzeń, tak? Ma jakieś takie marzenia na liście, które bardzo, bardzo chce spełniać i które bardzo chce osiągnąć. Być może jednym z tych marzeń jesteście Wy, kochani. Gwiazda. Ta osoba może też postrzegać Was właśnie w ten sposób. Albo sama być gwiazdą. To może być jakiś celebryta, którego poznacie. Także, no ale bardzo fajna taka optymistyczna energia. No i tutaj przychodzimy do sedna sprawy. Dziesiątka mieczy, kochani. Ta osoba może być po jakimś ciężkim przejściu. Być może właśnie była w stałej relacji. Mamy tutaj czwórkę buław. I wydaje mi się, że to jest ta kwestia, że została bardzo, ale to bardzo mocno zraniona w tym związku. Bardzo mocno zraniona w tym związku. Zszokowało ją coś. Coś ją bardzo zaskoczyło. Coś, nie wiem, jakaś zdrada, coś w tym stylu, jakieś sztylety wbite w plecy, tak? Coś ją przygwoździło. Wydaje mi się, że tutaj był jakiś rozpad małżeństwa ze względu właśnie na jakieś oszustwo.
To tak, to pierwsze, co mi przychodzi do głowy, i taka osoba z tą siódemką mieczy może mieć problem po prostu z zaufaniem na przyszłość. Z zaufaniem tej drugiej osobie, z otwarciem się na po prostu nową miłość, kochani. Ale nie mogę nie wspomnieć, że może się okazać z tymi trzema mieczami, kochani, Boże, z tymi trzema kartami, że ta osoba jeszcze jest w tym związku małżeńskim. Że może na początku was troszeczkę oszukiwać i później wyjdzie prawda, że ta osoba jeszcze jest w relacji, być może już na ukończeniu, bo mamy tą dziesiątkę mieczy, być może już na ukończeniu, ostatnia ścieżka, może jakaś sprawa rozwodowa, no ale to nie zmienia faktu, że to bardzo, ale to bardzo was zszokuje, kochani. Nie będziecie się tego kompletnie spodziewać, tym bardziej, że może postrzegaliście właśnie tę osobę w kategorii singla, a tu coś wyjdzie na jaw. Wiecie co, ja sobie dorzucę jedną kartę. Mam taką potrzebę dorzucić wam tutaj jedną kartę do tej siódemki mieczy, szczególnie do tej siódemki mieczy. Szóstka buław. I na spodzie trójka była. Wiecie co? Ta osoba oczekuje jakiegoś zwycięstwa tutaj z wami. Chce tego zwycięstwa z wami, dlatego może przez jakiś czas was troszeczkę tutaj okłamywać, manipulować. Właśnie na przykład, że jest jeszcze w relacji, którą kończy, a będzie postrzegać się w kategorii singla, zwycięzcy i tak dalej, i tak dalej. No ale są jeszcze pewne aspekty, na które ta osoba po prostu czeka, na rozwiązanie pewnych aspektów. Także nie wchodziłabym od razu w tą relację jakoś tak za szybko, bo może być coś ukrytego, czego ta osoba na pierwszy rzut wam po prostu nie powie. Tak? Ta osoba może mieć problemy z zaufaniem, że zasługuje na miłość ze względu na jakieś poprzednie zdrady, poprzednie przykre relacje, tak? Także miejcie to na uwadze, jeżeli ta osoba się wam naprawdę spodoba, bo mamy tutaj tą pasję, tak? Więc na pewno ta pasja będzie między wami, na pewno będzie duża namiętność, na pewno będzie duże przyciąganie. No i takie poczucie, że jesteście spełnieniem swoich marzeń, tak? No ale ta osoba musi po prostu jeszcze przepracować pewne aspekty z przeszłości, zanim gdzieś tam wejdzie w pełni relacje z wami, tak? Więc miejcie to na uwadze, moi kochani. No dobra, zobaczmy wygląd tej osoby w takim razie. Jasna karnacja, no to przy gwieździe tak mi tutaj charakterystycznie wyszło. Jasna karnacja. Wysportowany, wysportowana. Może mieć szare oczy, kochani. Wysoki. Bądź średniego wzrostu. Krótkie włosy, także jeśli pan to będzie miał bardzo króciutkie włosy, jeśli kobitka, to też króciutkie. No i siwa, także ta osoba może być po prostu starsza od was. To wychodzi tutaj przy tym królu mieczu, więc ta osoba może być starsza, może być siwiejąca, albo po prostu może mieć siwe włosy już, tak? U kobitek, no jeśli nie farbuje, no to też to zauważycie. Jeśli farbuje, no to tylko przy odroście. Dobra. Cechy tej osoby, cechy charakteru, wady, zalety. Uch, obrażalski. Ta osoba może być obrażalska. Uj, kutliwy. Ło Chrystusowy, panie. Ale jednocześnie szalony. Więc nudzić się z tą osobą nie będziecie. Mam nadzieję, że to nie jest kwestia szalony w sensie jakimś tam zakładów psychiatrycznych. Bardziej bym to widziała jako szalony w sensie pełen pasji. No przy tej czwórce buław to też może jak najbardziej wyjść, tak? Bo czwórka buław mówi też o radowaniu się, celebrowaniu, świętowaniu, więc ta osoba może być taka właśnie szalona. No i pewna siebie. Bardzo, bardzo pewna siebie. No, to wychodzi przy szóstce buław, kochani. Wcale się nie dziwię. Dobra, zobaczmy, gdzie możecie poznać tą osobę. Gdzie możecie poznać tą osobę? Galeria handlowa. W galerii handlowej możecie się poznać. Dobra. Kawa. Czyli gdzieś tam przy kawie. Nie wiem, będziecie stali w kolejce po kawę, będziecie szli na kawę, z przyjaciółką na kawę, gdzieś tam w pracy wyjdziecie na kawę, cokolwiek, tak? Czyli wszystko związane z kawą. Oj, dwie wyszły, dobra. Sklep, czyli zdecydowanie w jakim sklepie. Może będziecie kupować kawę. Albo podczas jakiejś trudnej sytuacji. Nie wiem, złapiecie jakiegoś kapcia na drodze, coś się wydarzy, nie wiem, wywrócicie się gdzieś na ulicy, albo coś w jakiejś po prostu trudnej sytuacji. Ta osoba może być albo waszym wsparciem, albo wy będziecie wsparciem dla tej osoby podczas tej trudnej sytuacji i w ten sposób się poznacie. Dobra, kochani, liczby. Pamiętajcie, że liczby to mogą być, za ile dni się poznacie, to może być dzień miesiąca.
To może być różnica lat, to może być numer telefonu, to może być, nie wiem, adres, pod jakim się poznacie, cokolwiek, co dla Was to może oznaczać. 3. 12. I 8. Dobra, i znaki zodiaku. Skorpion. Pojawiła nam się wieża, więc wcale się nie dziwię. Wodnik, gwiazda. I byk, kochani. Czyli skorpion, wodnik, byk. Dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że czytanie Wam się spodobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. A ja Wam serdecznie dziękuję i życzę cudownego miesiąca. Buziaki, pa, pa.